Witam serdecznie w Festool TV. Nazywam się Frank i chciałbym zaprezentować dzisiaj Państwu pracę z wykorzystaniem narzędzi oscylacyjnych. Co rozumiemy pod pojęciem narzędzi oscylacyjnych? Mam tutaj brzeszczot, który zamontujemy później w maszynie. Ruch oscylacyjny oznacza, że brzeszczot porusza się bardzo szybko w lewo i w prawo. 20 tysięcy drgani na minutę. Można bardzo dokładnie, z prawie chirurgiczną dokładnością obrabiać materiały lub elementy konstrukcyjne. Maszyną znajdującą tu zastosowanie jest Vecturo, nazywaną również OS400. Maszyna wyposażona jest w system FastFix, za pośrednictwem którego mogę montować brzeszczoty. W tym miejscu jest dźwignia, którą należy przesunąć do przodu w celu odblokowania. Z przodu znajduje się mocowanie, w którym mogę montować brzeszczoty. Poprzez zamknięcie dźwigni brzeszczot zostaje zamocowany. Do obróbki różnych materiałów dostępna jest regulowana prędkość obrotowa. Włącznik i wyłącznik oczywiście też są dostępne, a dzięki zwartej konstrukcji i bardzo wąskiej budowie obsługa maszyny jest bardzo wygodna i komfortowa. W tylnej części maszyny znajduje się złącze zasilania, a podłączanie maszyny do prądu odbywa się za pośrednictwem przewodu Plug-It. Za pośrednictwem przewodu Plug-It. Do różnego rodzaju zastosowań dostępne są także elementy wyposażenia. Mamy tutaj prowadnicę precyzyjną, która montowana jest do wekturo beznarzędziowo. narzędziowo. Prowadnica precyzyjna może być dokładnie ustawiana. Pomaga ona perfekcyjnie ustawić maszynę i ciąć. Ponadto dostępne są różne ograniczniki głębokości. Jako pierwszy ogranicznik z dużą stopką. Jest zakładany w ten sposób i można go zablokować w różnych pozycjach. Ustawienie głębokości można też w łatwy sposób zmienić. To była stopka. W jej miejscu można również wykorzystać sztyft do punktowego sprawdzenia głębokości. Ważnymi elementami dla różnego rodzaju zastosowań, które zaprezentuję później, są różne brzeszczoty. Staraliśmy się ułatwić zadanie użytkownikom. Opakowania brzeszczotów do narzędzi oscylacyjnych oznaczone są tak jak tarcze pilarskie do ręcznych pilarek tarczowych czy brzeszczoty do wyżynarek, kolorem żółtym dla obróbki drewna. Te wrzeszczoty do drewna posiadają japoński typ uzębienia. Są bardzo agresywne, doskonale nadają się do prac parkieciarskich w drewnie litym przy usuwaniu listew oraz prac przy wykonywaniu których elementy muszą być obrabiane na miejscu. Czasem jest to również usuwanie śrub, gwoździ czy nawet cięcie rur. Brzeszczoty do tych celów oznaczyliśmy kolorem niebieskim na opakowaniu. Dzięki temu użytkownik wie, że kolor niebieski oznacza zastosowania z zakresu obróbki metalu. Znawcy wiedzą już, że z kolei kolor czerwony oznacza w marce festul tworzywa sztuczne. Ten rodzaj trochę dłuższych brzeszczotów jest w połączeniu z prowadnicą precyzyjną optymalny dla wykonywania przekrojów wgłębnych. Brzeszczot ten doskonale nadaje się do karton gipsu lub powierzchni powlekanych tworzywem sztucznym. Na koniec mam tutaj skrobak do materiałów budowlanych. Przy jego pomocy mogę usuwać resztki kleju do płytek. Aż się prosi, aby go również użyć, jeśli chcę usunąć jedną płytkę. Przy pomocy brzeszczotów specjalnych mogę również usuwać resztki kitu z ram okiennych. Opakowania tych brzeszczotów oznaczone są kolorem szarym. Myślę, że dzięki tym oznaczeniom każdy użytkownik w szybki i łatwy sposób może znaleźć właściwy brzeszczot, dopasowany do rodzaju wykonywanej przez niego pracy. Krok po kroku będę prezentował Państwu te zastosowania. Mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami. Cieszę się na kolejne spotkanie. Wasz Frank